A jak oceniasz kino polskie? Zawsze zostawało w tyle za tym, co się działo na Zachodzie i niestety chyba nigdy nie dorośniemy. Próbujemy jakoś to starać się naśladować, ale to niestety w ogóle nam nie wychodzi. I takie te filmy są, trącają myszką po prostu. Ja nie lubię dawnych filmów polskich i w tej chwili wychodzi naprawdę bardzo, bardzo dobry. Na przykład widziałam film Salę Samobójców. No i oczywiście wojna polsko-ruska, wspaniały. No i teraz właśnie przyjechałam do Polski i chcę zobaczyć następne polskie filmy. Dlaczego dzisiaj się tu znajdujemy i skąd pomysł na zaproszenie tak wspaniałego gościa? Razem z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych, kierowaną przez Macieja Strzembosza, postanowiliśmy rozpocząć w Kinie Kultura spotkania z mistrzami. I to pierwsze spotkanie z mistrzem, jest to spotkanie z wybitnym polskim dokumentalistą Marcelem Łozińskim, którego film 89 mm od Europy dokumentalny był nominowany do Oscara kiedyś. Nieprzypadkowo te dwa filmy postanowiliśmy spiąć razem. Wydaje mi się, że warto, żeby teraz reżyser opowiedział nam, jak i co było prawdziwe w tym pierwszym, i co było prowokacją czy happeningiem, a co było rzeczywistością i co w tym drugim. To był taki obóz młodzieżowy. Ja poprosiłem, żeby metodą Huberta poszedłem do ZSMP i poprosiłem, żeby dali mi najlepszy obóz dla młodych małżeństw, a także pomysł na pokazanie sytuacji polskiej po prostu w takim mikrokosmosie, jakim jest obóz. Wiedziałem z góry, że dostałem ten obóz właśnie w tych Bokach i to był 76 rok, na miesiąc przed powstaniem Gorzu, to jest ważne. Wiedziałem także, że cała masa, że większość ludzi będzie bierna, kompletnie konformistyczna, czy też oportunistyczna, że pójdą na wszystko. A mnie zależało na pokazaniu dwóch postaw, nie trzech, a dwóch, to zaznaczę czego. Kogoś, kto chce zrobić karierę. I w tym celu poprosiłem mojego znajomego, który był wtedy członkiem partii i dyrektorem gabinetu ministra przemysłu ciężkiego. No, to bardzo pewnie, czy dwa tygodnie mogę spędzić, czy to 9 dni z żoną i dzieckiem. Proszę bardzo. Przejmę władzę, bądź spokojny. No i przejął. Drugą parę, którą wprowadziłem. Ja zrozumiem, ten, który broni Zyman. Dobranocki. Ten Zyman, ten, który na końcu cały obóz stawia na baczność. Jak ocenia pan kondycję teraz, tej teraźniejszej młodzieży, porównując do tej pokazanej właśnie w filmie mistrza Łozińskiego? Mi się wydaje, że dzisiejsze pokolenie, które jest odpowiednikiem tamtej młodzieży, jest pokoleniem gigantycznych szans. Ale problemy pozostają zawsze te same, bo problem odwagi ludzkiej, niezależności, samodzielności, umiejętności oparcia się jakimś owczym pędom czy manipulacji tej czy innej władzy, to są problemy uniwersalne.